Witam wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj, typowo takie nagranie będzie merytoryczne, a dokładniej opisujące mój trening, jak to wygląda teraz w okresie masowym. Spoglądam tutaj w dół, bo mam odpalonego laptopa, na którym właśnie będę miał puszczony swój trening i będę go sobie omawiał tutaj i mówił, jak u mnie właśnie wygląda metoda progresji, czy jakieś, jakąś metodykę specjalną tutaj stosuję podczas tego treningu, jak dobieram obciążenie i tak dalej. Myślę, że taka forma jest o wiele lepsza niż bym tak miał powiedzmy trenować i między seriami coś opowiadać, bo wiadomo nie da się tego dobrze zrobić, człowiek jest zmęczony, myśli o oddychaniu, żeby złapać oddech i tak dalej. No i nie jestem w stanie wtedy wszystkiego przekazać, a myślę, że taka forma tutaj jak sobie siedzę i będę sobie na spokojnie to oglądał będzie o wiele lepsza, bardziej ciekawsza, no i cenniejsza w przekazaniu właśnie Wam tej wiedzy. Także, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, bo to właśnie nagranie miało się ukazać w moim fulldeju, co teraz nagrywałem, w masie z materiału z masy. Ale pomyślałem, że ten materiał już z tym całym omówieniem by to trwało 40-50 minut, a wiem z doświadczenia, że ludzie raczej nie przypadają za takimi materiałami 40-60 minutowymi. Także w takiej krótszej formie myślę, że się to lepiej przyjmie. Co tutaj jeszcze mogę dodać? No może przejdziemy, przejdziemy sobie do treningu. I coś jeszcze tam będę później najwyżej dopowiadał po materiale. Także yy, aha, jeszcze dlaczego yy, tutaj celowo wybrałem trening push, czyli yy, klatka, barki oraz triceps. Ogólnie inaczej powiem jak wyglądało mnie split. Yy, znaczy split, jak wygląda ten podział partii, tak? Yy, trenuję sobie yy, chwila muszę sobie przypomnieć. Yy, bardzo mocno klatka, lżej barki, triceps. Plecy, ciężko, biceps, przerwa. Ogólnie ćwiczę dwa dni, dzień przerwy, dwa dni, dzień przerwy. Następnie jest mocno barki, potem lżej klatka, znowu triceps. Potem mam plecy lekko, dwójki, dwójki i same czwórki, tak? Czyli dwa razy w tygodniu teraz trenowałem triceps, klatkę oraz barki. To był powiedzmy taki priorytet. Dotykałem te partie większą, powiedzmy, częstotliwością, ale mniejszą objętością. Zresztą tu będziecie mieć wszystkie serie podane i tak dalej. I pokazuję ten trening. Dlaczego? Bo są to moje najsłabsze partie, więc chcę Wam pokazać, w jaki sposób chcę je poprawić. Bo to nie sztuka, co pokażę Wam trening nóg, do których mam, powiedzmy, predyspozycje i idą dosyć dobrze także dla mnie to nie jest tam sztuka. Sztuka, powiedzmy, zrobić tak jak powiedzmy z moich tych kulawych barków, które są ścięte, zrobić duże barki, szerokie, to wtedy ktoś mnie posłucha i coś z tego wyciągnie i to będzie mm, godne uwagi, tak? Bo jeżeli ktoś miał zawsze dużą rękę i on mówi co ma robić na rękę, no to ja w takim osobom nie wierzę, tak? To tak jakby Piotrek Głorecki przykładowo mówił, co zrobić na klatkę. Oczywiście, ja nie mówię, że nie ma wiedzy, tak, ale on by na tą klatkę robił dosłownie pompki, tak jak tam kiedyś z nim robiłem materiał, bo tak nawet te pompki robi i tak tą klatkę będzie miał, tak? Także to tak w ramach wyjaśnienia. Dobrze, przechodzimy do treningu i zaczynamy sobie. Trening rozpoczynam od, każdy trening rozpoczynam teraz od takiego pierwszego ćwiczenia lżejszego. Tutaj jest to, znaczy lżejszego, nie jest to jakieś ciężkie wielostawowe ćwiczenie, tylko bardziej taka wstępna aktywacja. U mnie tutaj akurat na klatkę piersiową są to, jest to butterfly, rozpiętki na butterfly. U. Tutaj z czasem, bo robiłem bardzo duży błąd, bardzo mocno uginałem ramię w stawie łokciowym. I bardziej tu już ciągłem gdzieś bicepsami, barkami, a teraz się skupiłem na typowo, pracy na typowo klatce piersiowej i robię to na dosyć wyprostowanych rękach. I też nie rozciągam do końca, nie pracuję w pełnym zakresie, w takim maksymalnym, bo jest to dosyć takie powiedzmy ryzykowne kontuzogenne. A teraz już ciężary w tym okresie idą dosyć spore, przynajmniej jak dla mnie, także nie chcę ryzykować. Tutaj wykonuję trzy serie. I przechodzę sobie już do drugiego ćwiczenia, już takie typowo cięższe. Jest to wyciskanie na maszynie typu Smith. Skos dodatni nie jest 130 stopni, jest to troszkę mniej, nawet dokładnie nie wiem ile. I tu też, też w ramach tak wyjaśnienia nie zakładam od razu ciężaru docelowego, tylko robię robocze. Widzicie, pierwsza seria była robocza. Tam było chyba 60 kg, teraz tu było coś 90. Oczywiście Smitha nie liczę, i tu już jest seria główna. 100-122,5 kg. Tutaj mówię, bez Smitha. Tutaj to robię. Dlaczego Smith? Po prostu wyznaczony to ruchu, lepsze czucie. Gdzieś tam na wolnym ciężarze mi ta sztanga lata. I nie jestem w stanie się tak dokładnie na tym skupić. A tutaj bardzo dobrze mam wypracowaną tą technikę. I ten tor ruchu no jest dla mnie, jakby to powiedzieć, najbardziej optymalny. Co tutaj jeszcze mogę dodać? No, jest to praktycznie 14 albo 15 tydzień, gdzie nie zmieniłem nic w planie treningowym dosłownie wykonuję i klepię te same ćwiczenia, ta sama objętość, wszystko idzie do góry cały czas zwiększam ciężar z treningu na trening, więc o tutaj zastopuję może na chwilkę. Więc po co mam coś zmieniać? Więc po co mam coś zmieniać, skoro ona nie działa, tak? Wiem, że teraz są takie ludzie teraz zbyt bardzo popadają w to, w to co się dzieje właśnie w internecie, to kto coś mówi na YouTube i już tą wiedzę łykają, tak? Była mania na deloady, wszyscy robili deloady to 4-6 tygodni. Teraz się wszyscy z tego śmieją. Były serie, serie docelowe i back off. Teraz też już troszkę od tego ludzie odeszli. Chociaż nie mówię do końca, ale też ludzie odeszli i przeszli teraz na e, pracę w tempie. Tak? Ćwiczą w tempie, wykonują serię. Serie Powiedzmy 10 powtórzeń przez półtorej minuty. Ja oczywiście nie mówię, że to jest złe, tak? tylko ja widzę, co się dzieje i po prostu, no, ludzie łykają, tak. Yy, tutaj ktoś znany, coś powie na YouTube, że to i to nie działa, a to działa, no i nagle to wszyscy wykonują. Ja radzę właśnie tą wiedzę sobie przekonwertować, yy, co działa na was i, i to wykonywać, tak? Bo ktoś nagle nie wiem, znany. Nie chcę tam rzucać nazwiskami, ale ktoś znany powie, że słuchajcie, nie róbcie przysiadów, bo przysiady nie są dobre na nogi. Lepsze są wyprosty na maszynie, ponieważ bardziej idzie zaangażować czworogłowe uda. No i co, nagle wszyscy rzucą przysiadę i zaczną wykonywać wyprosty. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, nie? Także radzę tą wiedzę yy, wiedzę tak jak mówię szufladkować odpowiednio i dopasowywać pod siebie. I to, co na Was, właśnie to, co na Was działa, tak? Tutaj nie, żebym się chwalił czy coś, ale ja od dwóch lat nie zmieniłem nic w metodyce treningowej, tak? Owszem, posłuchałem różnych osób, co kto wykonuje, co w jaki osób ćwiczy. Lubię posłuchać, pooglądać innych takich metod, co kto tam robi, no ale ja tego nie zmieniam, tak? Jeżeli przyszedłby do mnie Ronnie Coleman i mi powiedział, słuchaj Wojtek, teraz musisz wszystkie ćwiczenia wykonywać z gumami, w tempie i coś tam, to ja bym go nie posłuchał, mimo że to jest Ronnie Coleman, bo, bo ja wiem, co na mnie działa, tak? Po prostu u mnie, u mnie to jest proste, jak, nie będę tutaj brzydko mówił, ale u mnie wystarczy zwiększać ciężar do góry i to jest dla mnie wystarczający bodziec, tak? Bez żadnego tempa, bez jakichś yy, tam metod, nie wiadomo jakich. Także to tak w ramach wyjaśnienia, i tutaj już widzicie, tutaj już widzicie celowo po raz kolejny pokazuję, bo to jest bardzo często spotykane na, 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 na siłowniach, jak ludzie wiążą owiki na nadgarstki. Sama nazwa mówi opaski na nadgarstki, czyli na nadgarstki, nie pod nadgarstki, gdzie weźmiesz, i później całą tą ręką ruszasz. Tak, ja to sobie odpalę. Całą tą ręką ruszasz, to ci ma usztywnić nadgarstek, że on ci się właśnie nie wyłami w żadną stronę, w żadną ze stron, tylko, że on ci właśnie daje taką bezpieczność. A ludzie właśnie, nie dość, że to praktycznie lata po całym przedramieniu, no to jest to jeszcze nawinięte pod nadgarstkiem, czyli to musi być ruch wykonany, tak jak tutaj widzicie na filmie, na nadgarstek i wtedy ma to sens. W ogóle zauważyłem, że chyba tak, tam kiedyś wspomniałem, przydałoby się nagrać materiał, jak używać sprzętu, bo ludzie nawet pasków, pasa nie potrafią założyć na dobrze yy, na brzuch, nie mówiąc tam o innych jakichś gadżetach. No. I tutaj y, trzecie ćwiczenie jest to wyciskanie y, na skosie ujemnym, sztangi, czyli widzicie, proste, same ciężkie wyciskania yy, na przynajmniej dla mnie, tutaj jest też 120 kg. Tutaj mam o tyle problem, że sztangi strasznie się bardzo obkręcają. Jest ta sztanga ruchoma i jak nie ma osoby, która mi to poda, to jest naprawdę problem. Widzicie, tu pierwsza seria poszło 120 na 10 bez żadnego problemu. Nawet z taką pauzą, powiedzmy takim ośmieszeniem lekkim, jak ja to mówię. A druga seria, już źle, uło już źle ułożyłem łopatkę, źle ściągłem sztangę. I miałem chyba wykonałem tutaj 7 albo 8 ruchów, już nie pamiętam, już był problem, tak? Także no, o, już widać, że źle tutaj byłem ułożony, łokieć mi uciekł i zrobiłem 3 ruchy mniej, czy tam 2 niż zamierzałem, ale nie kasuję tego, pokazuję Wam jak jest też, że nie każdy trening to jest wszystko ładnie wykonane, wszędzie dołożony i tak dalej. I tyle, na klatkę pierwszą to jest tyle czy ćwiczenia. Przechodzę sobie do barków. Tak jak mówię, jest to drugi trening na ramiennych, lżejszy. I są to wznosy typowo na boczny akton. Przyznam się, że tego sam nie wymyśliłem. Podpatrzyłem to u Nikolasa Woluit, Tak się chyba wymawia. Jeżeli nie, to przepraszam, poprawcie mnie. Fajna opcja, wykonywałem to jednorąc za siebie. Ale była tendencja do skręcania się tłowia, i po prostu skręcało mnie tak. Jedną ręką typowo robiłem na bok, a drugą pod skosem. A tu nam typowo ruch wymusza za siebie, no i nie ma jakiejś opcji tutaj manewru. Tutaj radzę też klatkę wypiąć, wtedy jest to o wiele lepsze. No, i chyba tyle, jeżeli chodzi o te wznosy. Tutaj drugim ćwiczeniem jest. Tylni akton, ruch przypominający takie wiosłowanie, powiem szczerze, że początkująca osoba w ogóle nie wyczuje tego czucia, mało tego, jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz na siłownię, czy tam któryś jest osobą początkującą, to on nawet nie jest w stanie wyczuć tylniego aktonu, jeżeli wam mówi, że czuje, to kłamie, bo jemu przeważają te mięśnie na plecach i, on, i, one, i one w głównej mierze przejmują pracę. A taki właśnie ruch typowo trzeba się skupić. Tutaj widzicie, cza, czasami robię taką pauzę, bo zaczynam podnosić barki do góry i już gdzieś to ciągnę kapturami, więc staram się je wypchnąć do przodu i ciągnąć to tylnym aktonem. Żeby pracował właśnie tył barku, fajnie jest wyrzucić to ten przód barku do przodu. I tyle. Dwa ćwiczenia na barki. I ostatnim ćwiczeniem na triceps jest również wyciskanie. Przyznam się, że na triceps bo triceps to jest taka moja partia, myślę, nie najgorsza. Robię to, co powiedzmy mi tam wpadnie do głowy. Tutaj się troszkę, żebym nie wyszedł na hipokrytę, bo powiedziałem, że 15 tygodni robię to samo, z wyjątkiem ramion. Na ramiona dobieram spontanicznie ćwiczenia, byle żeby było ciężko, bo jakoś tam nie, nie są odstającymi partiami. I tutaj idą trzy serie z progresją powtórzeń, tak samo jak przy wznosach bocznych, też tam była progresja. Zresztą wszystko macie napisane na dole. I tutaj jest właśnie ta maszyna, fajnie mi wchodzi na triceps, wąski chwyt. Tutaj celowo pośladki wysuwam do przodu, żeby jeszcze bardziej powiedzmy wychodzić spod tej maszyny. No i tak to właśnie wygląda, i bardzo dobrze. Tu też typowo barki daję do przodu. Nie wypinam klatki, żeby nie pracować klatką piersiową, tylko tricepsem. Ja akurat fajnie czuję tą maszynę. Tutaj trzy serie. No i tak wygląda właśnie trening. I teraz będziecie widzieć tam taką pogadankę na koniec, co jeszcze nagrałem po treningu. Także zapraszam. No tak więc ja już jestem po treningu. Mogliście zobaczyć, jak to wygląda u mnie w okresie budowania masy mięśniowej aktualnie. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to trening trwał godzinę 30, godzinę 40 coś takiego. Włącznie tutaj oczywiście mówię z rozgrzewką, ze wszystkim, przepraszam, że jak będą jakieś turbulencje, ale wjeżdżam na garaż podziemny. Godzinę 30, godzinę 40, czy to długo, czy krótko, nie mi to oceniać. Ja po prostu potrzebuję tyle, nie siedzę, nie bawię się na telefonie, nie, nie, nie piszę z kimś tam wiadomości, tylko po prostu robię tyle, ile potrzebuję. Tyle, ile potrzebuję. Co tutaj jeszcze mogę dodać? No ten trening jest teraz taki trosz, troszkę dłuższy, ponieważ e, jestem w takim okresie, gdzie ten, ta objętość jest wysoka, ciężar też jest jeszcze duży, bo cały czas dokładam i po prostu, zanim ja dojdę, tak widzieliście do tych serii głównych, tymi roboczy, do tych serii głównych, dobrze mówię, to muszę wykonać rozrzewkowe. E, no i wiadomo na tym schodzi, tak? zwłaszcza jakieś nogi czy plecy. Gdzie mam na przykład na wypychanie suwnicy 360 kg, to nie zakładam od razu 300 i 360, tylko stopniowo się do tego rozgrzewam. Tak więc to normalne, że tyle schodzi. No. Póki co kontuzji żadnych nie ma, odpukać oczywiście aż dziwne, bo naprawdę już chyba, znaczy kontuzji nie ma. Cały czas jest ten uraz dwugłowego czy tam piszczel, ale to już przywykłem do tego, bo to już jest od dwóch lat. Ale takich jakichś świeżych kontuzji po prostu nie ma. Staram się też wszystko robić z głową. Zresztą ten trening już opisałem, który właśnie wykonałem, bo już oglądaliście albo będziecie oglądać. No i tyle. Sorry, że tak na smroda nagrywam. Teraz na spokojnie sobie wejdę do mieszkania. Zjem posiłek potreningowy. Zawsze najpierw przychodzę, ogarnę się, wykąpię i tak dalej Ale teraz jestem tak głodny, że od razu będę jadł Także wybaczcie mi, że tak nas mroda ponownie No i co? O czymś jeszcze nie wspomniałem? Aha, tutaj sobie jeszcze dopijałem końcówkę Jeszcze zaraz dopiję intra workout Podczas treningu piję 10 gramów EAA 10 gramów glutaminy, 10 gramów kreatyny I saszetka bolero, akurat wiśnia, bardzo dobra w połączeniu właśnie z glutaminą pomarańczową Fajny smak powstaje Taka jakby to powiedzieć Może to dziwnie zabrzmi, ale taka fanta wygazowana pomarańczowa Wiem, że jest wiśnia, no ale tak mi to przypomina No, tak więc Nic tam po treningu Jakiegoś konkretnego jeszcze nie piję, nie wbijam Dopiero przy posiłku Po Ale to już zobaczycie zaraz